Podpisaliśmy umowę z Piastem Gliwice jako GKS Jastrzębia. Jest 16 godzina, 2 godziny do meczu, co robisz? Co robię? Właśnie już powoli kompletuję sprzęt. Właśnie będę musiała znaleźć kamizelkę. No i czekamy już na zawodników. Przygotowuję sprzęt dla mnie, dla Arka, który pomaga nam w wideo, żeby było gotowe. No i czekamy na przyjazd zawodników. Który przyjadą? 1,5 godziny przed meczem, czyli za pół godziny jakoś? Coś takiego. No, trzeba gotować. No. Przygotowuję się fizycznie, mentalnie. Pompuje namiot. Przygotowujemy sektor rodzinny, przygotowujemy też namiot, w którym będzie można kupić gadżety klubowe. Musieliśmy przygotować reklamę, która musi być 3 godziny przed meczem. Zaraz zaczynam pracę. Jaką? Jako hostessa na VIP-y. O której otwieracie? Pół do. Zawsze 1,5 godziny przed. Zastanawiam się, czy będzie w bramce grał Szymański czy Plach. Zastanawiam się, czy jak będzie karny, czy Dziczek kolejny raz go wykorzysta. I zastanawiam się, czy Piasecki się przełamie. Teraz idę na swoje stanowisko pracy. Przerwana szluga. A ty co robisz? To samo. Będziesz robił foty? Będę. 1,5 godziny przed meczem. Obowiązki. Czyli cały czas grasz w barwach Borussii Mönchengladbach. Co ty tam Borussii Mönchengladbach jesteś przypiony? A jaki to kolor? Dużo klubów ma takie barwy. No dawaj, no dawaj, pierwszy lepszy. Dawaj jaki? No, dawaj, cwaniaczku, cwaniaczku. A to są żółto-czarne czy białe też są? Brighton ma takie koszulki wyjazdowe w tych kolorach. Nie wiem. A podpowiem ci. Borussia Mönchengladbach. O proszę bardzo. No widzisz? Czekam na najlepszą drużynę w tym kraju. Zaraz przyjedzie. Drużyna z Piasta Gliwice, żeby wjechali do środka i pilnować, żeby nie przyblokowali auta cywilne. Wjechali. Pan rzecznik czeka na? Sprawę. Teraz czeka na zawodników, aż wyjdą z szatni, bo już ich sprawiliśmy, jak przyjechali. Prywatna rozmowa. Mistrz Polski Karol Młot z Piastem Gliwice. Czekamy właśnie na piłkarzy, czekamy na ciebie, żeby omówić tematy, wiesz, wszystko co związane z tym, co przed meczem. Z trenerami się Filip za chwileczkę będzie umawiał, ja też zapytam o taktykę, o zmiany w składzie, także taka bieżączka. O, właśnie wspominałem... Na mistrzowski sezon, co? Nie, no byłem jeszcze po drodze parę razy, wiesz, ale wspominałem... Dzień dobry, wspominałem, wiesz co, taki moment, kiedyś byłem tutaj na takim meczu Piast-Wisła. Wisłę prowadził wtedy Michał Probierz i on zrezygnował po tym meczu. I tak zapadło mi to w pamięć też z tego względu, że byłem wtedy chory. Miałem chyba z 39 stopni gorączki, jak prowadziłem tę rozmowę. I kompletnie nie pamiętam w ogóle, o czym rozmawialiśmy. Pamiętam tylko, że po tym meczu Michał Probierz zrezygnował. Także ale wspomnienia z Gliwicami mam dobre, bo jednak ten mistrzowski sezon był fajny. Typ na dzisiaj... no nie chcę powiedzieć remis, ale się przychodzi mi do głowy, że remis. To robi na godzinę 15 minut przed meczem. Stresuję się, żeby było dobrze. Sprawdzam, czy wszyscy są zdrowi. Są zdrowi wszyscy? Tak. Odpoczywam. Później pracuję. Ciężko pracuję. Czekamy na najlepszych kibiców. Czyli? Kibiców Piasta Gliwice. Co robię na godzinę przed meczem? Rozmawiam tutaj z kolegami z Kanal Plus, także no tak sobie koleżeńsko rozmawiamy. No właśnie, to pytanie do moich rodziców. Mamo, tato, dlaczego mam urodziny w lutym, a jestem marzec? No, to jest. Mamy takiego zawodnika u nas w drużynie, Szczepan Mucha, pozdrawiamy. 29 luty, raz na 4 lata. Z tego się, czyli jest najmłodszy. Jest najmłodszy w drużynie, ma 5 lat. W tym roku kończy 5 urodziny. Co to tu macie? Nie, dobrze to wygląda. Jest dobrze? A jakie nastroje w ogóle w szatni? Dobre. Remis dzisiaj bardziej, czy tak realnie? Realnie, tak naprawdę. Czuję to, że wygramy. Pokazuję, jak ciężko pracujecie ciężko jednak. Ciężko. Tam, nieprzypadkowo jestem przed tym napisem z tobą. Tym właśnie. No. Witaj, mistrzu Polski. Dobrze mówię? Dobrze mówisz, fajne spełnienie. No jak to wracać jest? No super, szczerze to fajnie. Tutaj już jest 3,5 roku,
więc na pewno dużo to w moim sercu zostało, w mojej pamięci i bardzo fajnie mi tu będzie zagrać. Tym razem w innych barwach, ale zawsze super wspominam na tym boisku, czy jakieś strzelone bramki, czy właśnie Mistrzostwo Polski, trzecie miejsce. No, super wspomnienia. Kibicuję zawsze Piastowi, oglądam mecze i zawsze w moim sercu jeszcze jest Piast. Można też go. Tutaj po staremu? Też jest po staremu. Cześć Orzeł, jesteś gotowy, to pomachaj głową. Pan też podwaliny po te nasze sukcesy, które tu widzę podłożył. No pamiętamy pana, niech pan nie będzie skromny. Z tymi podwalinami nie przesadzajmy tam. No. Co pan pamięta najbardziej z tego okresu w Piaście? Z Piaście? Mecz barażowy z Unią Janikową. O, mocny, trudny wyjazd. Makabra. No i stawianie świateł, bo brałem w tym udział. Dziękujemy, powodzenia. No. Co pan robi? Chcę kupić bilet. Dobra, to jest kibic, który nie pokazuje swojego wizerunku, ma przepiękny szalik, więc pokażemy go. Dzięki. Oto ja. Jak masz na imię? Filip. Na co czekacie? Na dobry doping. Czekamy. Cześć, co robisz godziny 15 z meczem? Handluję biletami. Zobaczmy, czy są jakieś dzieci, które skorzystają z tych kolorowanek. O. Rozdajemy wszystkim dzieciaczkom, które się tam zgłoszą po kalendarzu. Kopię piłkę. Cześć, co robicie na godzinę przed meczem? Jebisko. Kto gra dzisiaj w pierwszym składzie na bramce? Kogo obstawiasz? Szymański. Taki obchód. Teraz jest obchód do czasu, aż się nie pojawią kibice. Szykujemy się. Wszystko w gotowości. Jak to jest z tym piwem? Kiedy jest alkoholowe, a kiedy bezalkoholowe? Alkoholowe jest praktycznie zawsze, chyba że jest mecz podwyższonego ryzyka, wtedy niestety nie możemy nalać takiego, bo nie ma zgody po prostu. Co robisz na godzinę przed meczem? Jestem wiernym kibicem, zawsze trzeba być przed czasem. 45 minut do meczu, co robisz? Wymieniam Asi rolkę z biletami, żeby mogła robić bilety dla spóźnialskich, którzy kupują na ostatnią chwilę. Ej, panie dziennikarz, sprawdzian. Co pan robi? Rozpisuję sobie składy. Trzeba było się uczyć, to z pamięci. Kto w bramce? No z pamięci. W bramce Piasta? Karol Szymański. Zamiast Dziczka, Chrapek. Trenerem Piasta jest? Bez zmian, Aleksander Wukowicz. Największa niespodzianka dzisiaj co, Plach czy jednak Szymański? Kogo? No tak, zmiana bramkarza to jest niespodzianka, duża. I tak pytał przed chwilą Filip trenera i powiedział, że rotuje, ale klucza do tej rotacji na razie nie znaleźliśmy. Trzeba było się lepiej. To co, ocena bardzo dobra ze składu Piasta. Tak proszę jest. Sobie wpisać tu BDB. Tak jest, BDB. Tutaj BDB. B. Lisa, dobrze, dzięki. Fajnie, że przyjechaliście. Także się udało wszystko załatwić. Możemy podpisywać? Bartek? Tak. Michał? Okej, okay, no to jakby przejść swobodnie, nie? Tam. Podpisaliśmy umowę z Piastem Gliwice jako GKS Jastrzębia. Cieszymy się, że cementujemy naszą przyjaźń, która już została dawno temu zawarta na trybunach. I fajnie, że ta przyśpiewka Piast Jastrzębie nabiera dzisiaj nowego znaczenia. To jest Karol, ja jestem Marek. Dzień dobry. Dobrze, panie Karolu, ale... panie Marku, dobrego meczu życzę. Dziękuję bardzo. Proszę nie chodzić parami. Zawaliśmy naszą współpracę z GKS Jastrzębie, z klubem, z którym tak de facto rzecz biorąc współpracujemy od dłuższego czasu. Kibice naszych klubów od wielu lat wspierają się na trybunach. My bardzo cieszymy się, że ta współpraca teraz nabrała większego znaczenia. Jest za bardzo miło, że to wspólne zaufanie jakby procentować będzie określoną pracą, określonymi działaniami. Wspólnie będziemy rozwijać działania marketingowe, organizacyjne, sportowe. Yeah.
Nie, nie. Nie, nie dusi. Nie naciskaj tego, zgasisz. Cały świat. Tędy wyjdziemy na murawę. Co jest? Nie wierzysz? Co nie wierzysz? Że ja wyprowadzam piłkarzy Piasta. Ja mam Czerwińskiego na kalendarzu z Piasta. Super! Skąd przyjechaliście? Z Krakowa. I z Gliwic. Super, jak? Fajnie. Pierwszy raz jestem zadowolony. Jak tam na rodzinnym? Fajnie. Jak się bawicie? Fajnie. Fajnie. Powiedział, że plan na drugą połowę to i szczelić bramkę. Pokolenia, tak? Tak. A kto jest ojcem? Małego ja. Marcinie, Krzysztof, to ktoś z rodziny, czy nie? Nie, nie, absolutnie nie. Nie widać nawet podobieństwa. Sam mecz na razie delikatnie, myślę, że się rozkręci w drugiej połowie. Miło, że jesteście razem z nami. Które urodziny, czy nie? Moje. O kurczę, pan przyjechał. Kuba, ale brama, gratulacje. Piękna brameczka. Kolejna lokalnego strzela Dania. Proszę bardzo. Proszę. Dlaczego wręczyłeś mu rękawice? Dostałem prezent od młodego, miłego chłopaka w podziękowaniu. Jeszcze dziękuję bardzo. Ja mu trzeba wynagradzać takie miłe gesty. Co dostałeś? W lepeczku dostałem Piasta Gliwice w nagrodzie. Dajesz bardzo dużą radość tym kibicom. Jak najbardziej. Proszę bardzo, na razie. Podoba mi się to, że mogę pobronić oni. Ktoś się pocieszy, ja też się naprawdę cieszę z tego, że wywołam u kogoś uśmiech na twarzy. Ja wszystko widzę. Wizek trzeba przemyć narzędzie pracy, nie? A pan Wizek przemył. Tak, tylko Wizek przemył. Jak jest w końcu, że oni powiedzieli, że błąd i dałeś się... Nie, nie! Przecież normalnie Sokół by powiedział stary, to było 30 cm. No dobra, no ale to... Ale nic nie robi, no. Piasek! Lepiej nie co? Nie, wiesz co, nie, no słuchaj, przecież jesteś wszyscy, nie? Tak, no dawaj, decyzjami masz. Dawaj, chrobek, chrobek! Więc wiesz, to nie jest tak, że ja wiem, jak to jest. Dokładnie. Że mogę cię zobaczyć. Spieszyli. Kiedy jest duży boisko? Jemy. Dawaj. W Krakowie też bez zmian. Gramy jeszcze o trójkę, poczekajmy chwilę. Co robisz aktualnie? Kibicuję. Ciąg kciuki. Czy nie
Chodzi. Chodzi, chodzi, chodzi. Tak. Całkiem możliwe, że pojawię się jeszcze. Przyjedziesz na mecz jeszcze? Tak. Pani przyjdzie? Oczywiście. A ty przyjdziesz na mecz? Miło spędzony czas. Tak. Na pewno. Super drużyna i fajni chłopcy. Jest super. Się spotkać, tak. Dodam tylko, że jeden chłopiec, 44. O. No i co powiesz o tym meczu? Fajnie. Ale 0-0. Jak bym mógł strzelić. Przede wszystkim wierzymy w to, że to jest mecz, który ten remis da nam taki spokój. Kolejne mecze, przede wszystkim ten wtorkowy z Rakowem, tak, zrobi ten przełom. Czekamy na wygramy Raków. To, wygramy, a potem liga i się snasza. Tylko Piast. Bramkarze są zadowoleni, bo na zero. No na zero. To jest najważniejsze w dzisiejszym dniu, że na zero. A teraz tylko z Rakowem się przełamać. No, myślę, że będzie coraz lepiej. Dotrzymaliśmy te dwie porażki, teraz zwycięstwo z Rakowem, rozumiem. Tak, powinno tak być. Powinno tak być, bo już potrzebujemy to zwycięstwo. I dla kibiców, i dla szatni. A jak ci się grało dzisiaj? Dobrze. Było ok, ale musimy jeszcze więcej wykorzystać z tego i stworzyć więcej sytuacji w polu karnym. Dobra. I dobrze, żeśmy otrzymali 0 z tyłu. And do you like to be here? Yeah. Why? Because it's fun. Enjoy the game? Zbierasz autografy? Tak. Ile ich masz? Na razie jeden. A Majeła. Będzie na raz. Ale zero, ale zero sprzedaż.